Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku, między innymi o tym, co się dzieje w Syrii, co się dzieje w Gruzji, obserwujemy nasilenie, nasilenie prób przeprowadzenia kolorowej rewolucji w Gruzji, które jako żywo przypominają obrazki z tak zwanego Euromajdanu. Z Ukrainy z końca 2013 roku. W Syrii obserwujemy no, ponowne wzniecenie walk. Bardzo groźna sytuacja, bardzo niebezpieczna dla rządów prezydenta Bashara al-Assada. Od czasu tego zamrożenia konfliktu w 2020 roku, dzięki porozumieniu Turcji i Rosji, przez kilka lat no, było, można powiedzieć, tlił się ten konflikt. Teraz wybucha z dużą, z dużą mocą. Pytanie, w którą stronę to się oczywiście Potoczy i kto tutaj ma swoje najistotniejsze interesy. Także w dzisiejszym odcinku, w ramach tego podsumowania tygodnia, można tak to określić, o wizycie premiera Donalda Tuska w Szwecji i o podpisanym partnerstwie strategicznym z tym państwem. To już kolejne partnerstwo. Pytanie, czy ma to realne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. No i wreszcie temat tytułowy, czyli właśnie wypowiedź Wołodymira Zełęckiego, który jest w stanie. Pytanie pogodzić się z utratą terytorium przez Ukrainę w zamian za przystąpienie do NATO? Pytanie, czy to od samego początku nie chodzi tylko i wyłącznie o przesuwanie natowskich, amerykańskich baz na wschód, a nie o pokój i bezpieczeństwo. To w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. 29 listopada bieżącego roku telewizja Sky News poinformowała, że Władimir Zełęski przekazał informację, iż w zamian za rezygnację z zajętych przez Rosję ziem oczekuje przystąpienia Ukrainy do NATO. Jak podkreśla ta właśnie stacja, jest to pierwszy wywiad, w którym. W którym no, ten polityk, któremu kadencja prezydencka skończyła się 20 maja bieżącego 2024 roku, powiedział o czasowej rezygnacji z ziem kontrolowanych, zajętych przez Rosję. Jak podkreśla Sky News, Zelenski oświadczył, że zaproszenie Kijowa do NATO powinno obejmować terytorium Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, a zatem terytorium De Jure z 1991 roku. Natomiast już samo członkostwo w sojuszu miałoby prawdopodobnie zostać zaoferowane ziemią, terytorium nieokupowanym, jak to określił Zełęski, przez Federację Rosyjską, tak aby zakończyć. Tak jak, jak również to określił, gorącą fazę wojny. I ten ukraiński polityk podkreślił, że tak zwany parasol NATO nad Ukrainą miałby pozwolić na prowadzenie w późniejszym terminie negocjacji w sprawie zwrotu reszty ukraińskich ziem i rozwiązanie tej kwestii na drodze dyplomatycznej. No, pomijając naiwność tego stwierdzenia i pomijając w ogóle absurd tego, że. Federacja Rosyjska miałaby się w tym momencie na ukraińskich warunkach zgodzić na takie, na takie żądania, na takie warunki, to trzeba jasno powiedzieć, że. Samo objęcie parasolem NATO, nawet części terytorium Ukrainy, z punktu widzenia strategicznego, z punktu widzenia interesu rosyjskiego i tych postulatów, o których mówił Siergiej Ławrow w grudniu 2021 roku, jest, no, mówiąc delikatnie, mało realne. Jest to po prostu mało realne. Też ta wypowiedź Zełęskiego, cytowana przez Sky News, pokazuje tak naprawdę o co w tej wojnie chodzi. Że tutaj nie chodzi o pokój, o bezpieczeństwo i tak dalej. Chodzi po prostu o przesunięcie baz NATO bliżej Rosji. Z tego wynika, no jasno z tego wynika, że nawet za cenę utraconego terytorium, za cenę ziemi właśnie jest ta chęć przesuwania baz NATO na wschód po właśnie im bliżej granicy Rosji tym, tym lepiej. Co generalnie potwierdza tę tezę, którą stawiają chociażby profesorowie Jeffrey Sachs czy John Mearsheimer, których wielokrotnie cytowałem w podcaście geopolitycznym. Można powiedzieć, postaci z różnych, z różnych światów, natomiast amerykańscy, amerykańscy analitycy, amerykańscy profesorowie, który, którzy jasno pokazują, że w tej wojnie, właśnie ich zdaniem, chodzi o przesuwanie granic NATO, granic wpływów Stanów Zjednoczonych, mocarstw anglosaskich bliżej, bliżej Rosji. Tak traktują chociażby ten szczyt NATO, który odbywał się w 2008 roku w Bukareszcie, gdzie Obiecano Gruzji i Ukrainie przystąpienie właśnie do sojuszu północnoatlantyckiego, co było, zdaniem bardzo wielu analityków, komentatorów, także w Stanach Zjednoczonych, takim sprowokowaniem kolejnych wydarzeń na tej mapie geostrategicznej Eurazji. Widać to zresztą także nie tylko po Ukrainie, ale także po Gruzji, co jest bardzo charakterystyczne nawet teraz, już w grudniu 2024, 2024 roku i w tym kontekście warto właśnie interpretować te decyzje Zełenskiego i to także przygotowywanie pewnego gruntu pod negocjacje, które będzie prowadził niewątpliwie już nowy 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. 25 listopada bieżącego roku w Berlinie odbyło się spotkanie tak zwanej piątki. Konkretnie pięciu ministrów obrony. Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Rozmawiano o wsparciu militarnym Ukrainy. Rozmawiano o koniecznym zdaniem właśnie tych ministrów. Wzmocnieniu systemów obronnych i tak dalej. W prasie niemieckiej pojawiły się głosy, że poruszano kwestię. Ewentualnego zamrożenia konfliktu na Ukrainie i wprowadzeniu jakichś właśnie natowskich kontyngentów wojskowych. Warto się temu przyjrzeć, rozważyć, jakie to właśnie miałoby, miałoby mieć skutki. Oczywiście w tych oficjalnych przekazach, między innymi w wypowiedziach ministra Władysława kośniaka Kamysza, jest mowa o tym, że Europa zbyt mało pomaga, cokolwiek miałoby to oznaczać. Władysław Kosinia-Kamysz powiedział, nawet cytuję, mamy jeszcze czas, żeby się przebudzić, no nie wiem, o czym tutaj konkretnie myślał minister obrony z Polski, biorąc pod uwagę to, że Polska przekazała już ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego rodzaju kilkaset czołgów, transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty, do tego samoloty, śmigłowce, broń strzelecką, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pomocy humanitarnej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ogromnie obciążony system obrony ochrony zdrowia, Ogromnie obciążony system szkolnictwa z uwagi na imigrantów z Ukrainy. No, cała masa. Natomiast tutaj minister obrony mówi o tym, że, cytuję, mamy jeszcze czas, żeby się przebudzić. Absolutne, absolutne oderwanie od polityki realnej, od takiego najprostszego realizmu. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, że te właśnie państwa, ta, ta piątka y, odpowiada za dwie trzecie całości wydatków na y, obronność w ramach europejskich członków NATO, i chociażby w tym kontekście. Trzeba to uwzględnić, podobnie jak no, oblic te oblicze wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wiemy już z otoczenia Donalda Trumpa, że chciałoby ono, aby przerzucić na, bar na barki europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, 80% wspierania Ukrainy czy utrzymywania Ukrainy. Do tej pory jest to około 60% z tych, z tych danych, które są przekazywane w media głównego nurtu. Wiemy zresztą także z publikacji w Wall Street Journal, Journal, o czym mówiłem w podcaście, Geopolitycznym z 6 listopada, że to właśnie europejscy członkowie NATO mieliby odpowiadać za utrzymanie, utrzymanie jakiejś formy strefy linii demarkacyjnej po zamrożeniu konfliktu na Ukrainie. No i w tym kontekście też warto. Warto oczywiście o tym, o tym wspomnieć. Rozważana jest możliwość, rozważane są różne możliwości, tym bardziej, że Boris Pistorius wyraźnie mówi o tym, że rządy europejskie muszą sobie zdawać sprawę, że, mus, że coraz mocniej będą musiały. Postawić na autonomię taką obronną i nie liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych, co jest oczywiście kompatybilne z tym, co, co się dzieje w ogóle w polityce amerykańskiej. Widać ten pivot na Pacyfik, widać ten zwrot ku Azji, widać zwrot ku Bliskiemu Wschodowi, widać także zwrotku wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Tymi, te wszystkie problemy wewnętrzne, od migracji, od imigracji począwszy, aż po problemy zdrowia Amerykanów, inne problemy z Związane z ograniczaniem biurokracji, wydatków budżetowych i tak dalej. To są potężne problemy, które będą priorytetem dla Donalda Trumpa, który prezentuje no takie podejście transakcyjne, biznesowe, więc trudno oczekiwać, że będzie chciał finansować obronność, system obronny, architekturę bezpieczeństwa w Europie. To zresztą widać po wypowiedziach i Petera Hexeta i, i, i wielu innych, J.D. Vance'a i wielu innych ludzi z otoczenia właśnie Donalda, Donalda Trumpa. Musimy sobie też zdawać sprawę, że te informacje, które pojawiają się na łamach niemieckiego Bilda czy innych mediów mówiące o tym, że tutaj ministrowie spraw zagranicznych mogli kwestie poruszać co do ewentualnego utrzymywania kontyngentów po jakiejś formie zamrożenia wojny na Ukrainie, no są skrajnie niebezpieczne dla państwa polskiego. Bo oczywiście um, wojna prędzej czy później się skończy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast wyekspediowanie polskiego kontyngentu wojskowego na Ukrainę pod jakimkolwiek parasolem, pod jakimkolwiek szyldem, czy to będzie Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy to będzie NATO, czy jakaś forma parasolowa, w postaci porozumienia, na przykład Rosji i Stanów Zjednoczonych, jest skrajnie niekorzystne dla państwa polskiego. Po pierwsze, to są potężne wydatki. Po drugie, jest to groźba uwikłania Polski w wojnę hybrydową, przynajmniej wojnę hybrydową z Federacją Rosyjską. To jest po trzecie, potężna groźba wzrostu napięcia w relacjach polsko-rosyjskich. Po czwarte, jest to groźba wielkich, różnego rodzaju prowokacji, które mogą nastąpić wobec polskich żołnierzy i ze strony samych Ukraińców i ze strony Rosji, jeżeli będzie się utrzymywała taka atmosfera, powiedziałbym, wrogości czy wręcz nienawiści w stosunku do Rosji, która jest obecnie w Polsce. No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I to jest wreszcie ostatni, jeden z ostatnich argumentów to taki, że pogłębi się ta frustracja w społeczeństwie ukraińskim, w establishmentzie ukraińskim i to Polacy, także polscy żołnierze będą oskarżani o współudział w klęsce, o przyczynienie się do klęski Ukrainy. Będzie się pogłębiać nienawiść wobec Polaków, będzie się pogłębiać próba Obarczania winą za przegraną wojnę właśnie państwa polskiego i polskich żołnierzy, którzy mogą być traktowani jako, mogliby zostać traktowani jako swego rodzaju okupanci, w cudzysłowie. Wejście wojska polskiego na Ukrainę jest skrajnie niekorzystne z punktu widzenia państwa polskiego, ponieważ także warto zwrócić uwagę na tę ogromną diasporę ukraińską w Polsce. Po przegranej wojnie także spora część kombatantów, weteranów ukraińskich powróci do swoich rząd, do swoich dzieci, które zamieszkują Polskę. Polskę. i przy tej polityce, która jest obecnie prowadzona przez państwo polskie, groźba nasilenia się różnego rodzaju konfliktów polsko-ukraińskich niestety jest bardzo wysoka. W w tym kontekście problemy wewnętrzne państwa Polskiego, napięte relacje z Rosją, napięte relacje z Białorusią, nie najlepsze relacje z Niemcami no to jest gotowa mieszanka geopolityczna na katastrofę po prostu na geopolityczną katastrofę. Warto o tym pamiętać także w kontekście przyszłorocznej rocznicy 80. rocznicy powrotu do Polski ziem zachodnich i północnych. 28 listopada bieżącego roku, w drugim dniu wizyty w Szwecji, premier Donald Tusk i premier tego kraju Ulf Christensen. Podpisali porozumienie o strategicznym partnerstwie. To oczywiście nie pierwszy raz, to nie jest pierwsze strategiczne partnerstwo podpisane między tymi oboma krajami. Ostatnie było podpisywane przez ministrów spraw zagranicznych, teraz podniesiono to na szczebel szefów rządów i określono, że współpraca będzie dotyczyć między innymi obrony, bezpieczeństwa i uwaga wspierania. Ukrainy. Donald Tusk spotkał się także z premierem Norwegii i tam też zapadły bardzo ciekawe uzgodnienia, jak poinformował premier rządu Rzeczypospolitej. Norwegia ma wziąć na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo centrum logistycznego w, Rze w Rzeszowie jasiące przez które przechodzi większość pomocy kierowanej na Ukrainę. Tutaj Norwegia ma wspierać to swoimi systemami bezpieczeństwa. Żadnych konkretów nie podano, co to za systemy bezpieczeństwa, jak ma wyglądać obecność Norwegów. No, faktem jest, że z tych oficjalnych danych rządu serwisu właśnie rządowego przez ten hub w Rzeszowie Jasiące przechodzi około 90% pomocy dla Ukrainy. No też oczywiście nie, nie trudno się domyślić, że po stronie ukraińskiej muszą istnieć odpowiednie huby, odpowiednie centra przeładunkowe, węzły logistyczne, które są w stanie przyjąć tę pomoc i ją redystrybuować następnie do. Konkretnych jednostek wojskowych, na przykład na, na froncie czy w ogóle na terytorium Ukrainy. Wielokrotnie o tym już mówiłem, ale podkreślę to po raz kolejny, że przez blisko trzy lata ostatniej, bardziej intensywnej, tej wojny ograniczonej na Ukrainie Rosjanie nie dokonali uderzenia w ani jeden węzeł kolejowy, ani jeden węzeł drogowy, ani w jeden węzeł logistyczny, istotny z punktu widzenia. Właśnie tej redystrybucji pomocy wojskowej z zachodu, właśnie na Ukrainie. Mówimy oczywiście o tych węzłach i hubach po stronie ukraińskiej. To też warto podkreślić. W tym kontekście, co do tego partnerstwa strategicznego ze, Sz ze, Sz ze Szwecją. W moim ocenie to jest um, oczywiście pewnego rodzaju taka gra dyplomatyczna, to nie przekłada się na żadne wzmocnienie bezpieczeństwa państwa polskiego. Wystarczy wspomnieć o tych wszystkich deklaracjach o wspieraniu Ukrainy, wspieraniu partnerstwa wschodniego. No przecież partnerstwo wschodnie jest absolutnie martwym tworem z punktu widzenia jakiejkolwiek strategii mówienie o tym, że Warszawa i Sztokholm mają pomagać Ukrainie na drodze do pełnej integracji euroatlantyckiej, no idzie absolutnie w poprzek interesów państwa polskiego. Cóż to znaczy pełna integracja euroatlantycka? Czyli członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. W interesie państwa polskiego nie jest wpuszczenie Ukrainy do NATO, bo oznaczałoby to katastrofę dla Polskiego rolnictwa to oznaczałoby pompowanie olbrzymich pieniędzy unijnych, czyli także naszych pieniędzy, w niewydolną gospodarkę ukraińską. Przyjęcie Ukrainy do NATO to włączenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w konflikt z Rosją. No to absolutnie nie jest zbieżne z polską racją stanu, z polskim interesem, interesem narodowym. Szwecja oczywiście może udzielać bardzo wielu różnego rodzaju rad. Bardzo wielu deklaracji, natomiast wiemy doskonale, jak wygląda dzisiaj siła realna Szwecji, jej zdolność do projekcji siły lądowej, i zdajemy sobie sprawę także z, z tych wszystkich iluzorycznych gwarancji bezpieczeństwa wynikających z takiego partnerstwa strategicznego. A co do skuteczności polityki Warszawy względem Sztokholmu, no to trzeba jasno powiedzieć, że kwestia Odzyskania dóbr kultury zrabowanych przez Szwedów w okresie potopu szwedzkiego w XVII wieku cały czas jest nierozwiązana, i żaden rząd no, III Rzeczpospolitej nie był w stanie tego, tego zrealizować. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego kolejnego już porozumienia o tak zwanym strategicznym partnerstwie ze Szwecją. 27 listopada bieżącego roku w Syrii rozpoczęła się ofensywa organizacji na rzecz wyzwolenia Lewantu, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, czyli koalicji różnego rodzaju ugrupowań dżihadystycznych i ta ofensywa nie zwalnia Rebelianci zajęli Aleppo, drugie największe miasto Syrii, miejsce najostrzejszych walk w trwającej od 2011 roku wojnie domowej. No wystarczy tutaj przywołać te obrazy z lat 2011 12 Cały ten proces destabilizowania obszaru od Marrakeszu do Bangladeszu, czyli próby wprowadzenia w życie koncepcji tak zwanego większego Bliskiego Wschodu, przeprowadzone no, właśnie za pomocą politechnologii kolorowych rewolucji i widzieliśmy to i po przykładzie Libii, i po przykładzie Tunezji, i Egiptu, i oczywiście Syrii, jak to się wszystko kończyło i, 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 i kto na tym wszystkim korzystał. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Stany Zjednoczone bardzo mocno, aktywnie były zaangażowane i są nadal w destabilizowanie tego, tego obszaru. Nie inaczej jest oczywiście w Syrii, HTS walczy z rządami. Presidente Bashar al-Assad I widzimy zresztą, że siły rządowe nie były gotowe na tego typu ofensywę. Ona nastąpiła w bardzo istotnym geostrategicznym momencie, o czym, o czym jeszcze za chwilę. Siły rządowe wycofały się z miasta, natomiast no, wskazuje wiele na to, że bardzo ważny bój rozegra się o miasto Hama, piąte największe miasto w kraju po Aleppo, Damaszku, Homs i Lataki. Ono znajduje się 125 km na południe od Aleppo. I niemal 200 km na północ od Damaszku, od stolicy Syrii. Te grupy rebeliantów już zaczęły się właśnie zbliżać do Hamy, zdobyły kilka miejscowości na północ od miasta. No, trzeba to bardzo uważnie śledzić, jak to wygląda. Armia rządowa. Podjęła tutaj walkę, próbuje ustabilizować front na północ od, od Hamy. To jest niezwykle istotne, ponieważ groziłoby odcięciem, zajęcie Hamy przez HTS groziłoby odcięciem Damaszku od portu w Tartus, portu wydzierżawionego Federacji Rosyjskiej. No oczywiście też warto zadać pytanie, jak wygląda morale sił rządowych, armii wiernej prezydentowi Asa, Asadowi. Wiemy, że ta ofensywa zastała As Podczas jego wizyty w Moskwie. No i wiele wskazuje na to, że oczywiście ten moment nie był absolutnie przypadkowy. Natomiast jeżeli chodzi o tę wojnę domową, to ona od 2020 roku pozostawała, no. W... Można powiedzieć, zamrożona. Pamiętajmy, że w marcu 2020 roku doszło do kluczowego porozumienia między Turcją a Rosją. Rosja aktywnie wspiera oczywiście syryjskie siły rządowe, syryjską armię arabską, natomiast Turcja, Turcja wspiera no. Dżihadystów też, te, też trzeba tutaj nazywać rzeczy po imieniu. Oczywiście Turcja próbuje nie dopuścić czy powstrzymać ten napływ setek tysięcy uchodźców itd., tak tak Natomiast no, faktem jest, że Turcja w w dużej mierze realizuje tutaj interes amerykański, jeżeli chodzi o, o Syrię i co do tego również nie ma, nie ma wątpliwości. Natomiast no, rebelianci dotychczas kontrolowali około 10% powierzchni Syrii. Na no, ostatnie kilka dni pokazało, że, ta, że to będzie się zmieniać i ten moment jest niezwykle kluczowy. Po pierwsze, bardzo osłabiony Hezbollah. Po tych Potężnych uderzeniach ze strony izraelskich służb specjalnych i po tym ostatnio podpisanym porozumieniu o zawieszeniu broni z Izraelem jest niezwykle osłabiony, co się przekłada oczywiście na ograniczone zdolności do oddziaływania w Syrii. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że Hezbollah odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o stłumienie rebelii w Syrii. Wiadomo, że był bardzo ważnym sojusznikiem i jest po dziś dzień zresztą Baszara al-Assada. Natomiast uderzenie w Hezbollah to jest ewidentnie robota Izraela, to jest osłabienie tych wszystkich sieci powiązań związanych z Iranem. No i Hezbollah to oczywiście bliski sojusznik Iranu, finansowany, szkolony przez, przez Iran. W związku z tym to wsparcie dla Rebeliantów w Syrii, też może mieć tutaj bardzo istotny, istotne drugie dno, jeżeli chodzi o uderzenie właśnie w Hezbollah i o wpływy Iranu. No Przypomnę tylko, że Syria była bombardowana przez Izrael wielokrotnie i ten element właśnie eliminacji czy Hamasu, czy Hezbollahu, i te ataki i na Liban, i na Syrię, i na Jemen bo też trzeba o tym powiedzieć ze strony Izraela no. Mają swój ciąg dalszy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To się nasila jeszcze przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem ten moment to jest po pierwsze. Kwestia osłabienia Hezbollahu po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni z Izraelem, no ale z drugiej strony to także zwiększenie intensywności konfliktu na Ukrainie. Wiemy, że też tutaj Moskwa stara się wynegocjować jak najlepsze warunki, jeżeli chodzi o już po zaprzysiężeniu Trumpa. No i wreszcie to, co się rozpoczęło w Gruzji, ta próba przeprowadzenia kolorowej rewolucji, to także jest ten moment, kiedy, kiedy także Turcja wykorzystuje osłabienie Moskwy i zajęcie, Moskwy, zajęcie się Moskwy tymi geostrategicznymi kwestiami, no, czy na Ukrainie, czy na Kaukazie Południowym. Tutaj warto wspomnieć, warto przypomnieć, że od 20, w 2015 roku Rosjanie na prośbę prezydenta Asada rozpoczęli wojskową interwencję w Syrii. Ich siły były absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o odbicie właśnie Aleppo. Także też trzeba mieć to na uwadze. Już zresztą Rosjanie włączyli się we wsparcie, we, we wsparcie prezydenta Asada. Natomiast no, Turcja stara się tutaj balansować między zobowiązaniami wobec NATO i Stanów Zjednoczonych, a utrzymywaniu tych praktycznych, takich pragmatycznych, realistycznych. Relacji z Moskwą, ale faktem jest, że jest po prostu zaangażowana w sytuację w Syrii, że wspiera dżihadystów. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby nie Turcja, to te postępy HTS nie byłyby takie szybkie, nie byłoby to takie po prostu możliwe. Zresztą pamiętamy tę bitwę o Aleppo z 2016 roku. To był punkt zwrotny między, między syryjskimi siłami rządowymi a rebeliantami. To też warto o tym oczywiście pamiętać. Natomiast też warto pamiętać o tym, że poza tym pochukiwaniem prezydenta Erdoana Turcja. Turcję z Izraelem wiążą bardzo ścisłe interesy gospodarcze. To jest i eksport węglowodorów do Izraela, i eksport stali, bez których Izrael normalnie by nie funkcjonował. I mimo tych wszystkich hucznych zapewnień Erdoana o wspieraniu narodu palestyńskiego i właśnie itd., tak tak no to, to widać, że realna polityka nad tym góruje. część komentatorów w Polsce zastanawiała się, jak to jest możliwe, że, pre, że premier Orban zaprasza. Benjamina Netanyahu na, do, do Budapesztu, nie patrząc na wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego, no nie ma się co dziwić, skoro państwa, państwa islamskie w, właśnie na obszarze Bliskiego Wschodu nie są jednomyślne, jeśli chodzi o wsparcie dla Palestyńczyków. Wsparcie realne, bo ja nie mówię o słowach, o narracji, o pomocy humanitarnej, tylko realnej pomocy strategicznej. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że, że Turcy cały czas balansują i w dużej mierze także realizują po dziś dzień, mimo tej. Tej koncepcji głębi strategicznej, i koncepcji Mawiwatan i paru innych kwestii, cały czas bardzo mocno wspierają tutaj interesy amerykańskie czy natowskie, więc to też trzeba mieć oczywiście na uwadze. W mojej ocenie ta sytuacja będzie eskalować. Jest to w interesie Izraela, jest to w interesie Izraela, jeśli chodzi o ograniczanie wpływów szyickich, o ograniczanie wpływów Hezbollahu w regionie i jest to oczywiście w interesie samych Stanów Zjednoczonych. Od 28 listopada bieżącego roku w stolicy Gruzji, Tbilisi, przed parlamentem co noc dochodzi do antyrządowych protestów. Demonstranci przynajmniej oficjalnie sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania, czyli gruzińskiego marzenia, które to wygrało wybory pod koniec października bieżącego roku. No i sprzeciwiają się decyzji właśnie rządzącej partii, które która zawiesiła do 2028 roku rozmowy o przystąpieniu Gruzji do Unii Europejskiej. Te protesty wyglądają na dobrze zorganizowane, na powiedziałbym nawet politechnologicznie kierowane. Ta technologia polityczna stojąca za nimi jako żywo przypomina. Te obrazki znane chociażby z Pomarańczowej Rewolucji, czy z demonstracji na czy z tak zwanego Euromajdanu, demonstracji przeciwko rządom prezydenta Wiktora Janukowycza na, na Ukrainie. Pamiętamy zresztą wszyscy ten zamach stanu, który odbył się w lutym 2014 roku. I to wygląda na właśnie taką politechnologię rewolucji niezbrojnych. Czy też kolorowych rewolucji, no, wyjętych jako żywo z pism i książek profesora Gina Sharpa, czyli amerykańskiego teoretyka i można powiedzieć też po części praktyka, właśnie kolorowych, kolor, kolorowych rewolucji. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo istotna jest tutaj rola Stanów Zjednoczonych, powiedziałbym, bardzo jest kluczowa ta rola po prostu Stanów Zjednoczonych. 30 listopada departament Stanu USA poinformował, że zawiesza porozumienie strategiczne z Gruzją i widać, że to jest niezwykle zbieżne to, co się dzieje w Gruzji, bardzo zbieżne z amerykańską racją Stanu. Z otoczenia widziny Iwaniszwilego jasno. Wynika z relacji tego otoczenia, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania w 2022 roku bardzo mocno naciskały na rząd w Tbilisi, aby, jak to się mówi, tak nieco kolokwialnie, otworzył drugi front na Kaukazie dla Rosji. Rzeczywiście z tych doniesień gruzińskich polityków, polityków gruzińskiego marzenia wygląda na to, że były silne naciski dyplomacji amerykańskiej i amerykańskich służb specjalnych, aby w 2022 roku Gruzja rozpoczęła jakieś działania wojenne na Kaukazie, na przykład w odniesieniu do, czy przeciwko Osetii Południowej, czy Abchazji, czy po prostu przeciwko Federacji Rosyjskiej, tak aby no, Federacja Rosyjska znalazła się można powiedzieć nagle na, na wojnie na dwóch frontach. I myślę, że przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa, przed 20 Stycznia 2025 roku właśnie są takie bardzo silne naciski amerykańskie, aby tych frontów dla Rosji otworzyć więcej, aby zdestabilizować więcej obszarów. Widać to po Syrii, widać to właśnie po Gruzji. Widać te różnego rodzaju naciski także na europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, aby mocniej wspierały Ukrainę. No to jest niezwykle istotne w kontekście osłabiania. Osłabiania Rosji. Zaś co do samej sytuacji w, w Gruzji, no to też warto zauważyć, że te protesty przychodzą tuż przed zakończeniem kadencji. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Pani Zurabiszwili kończy swoją kadencję 16 grudnia bieżącego, bieżącego roku i już widać, że będą duże problemy, będzie duży kryzys polityczny, ponieważ, ponieważ pani Zurabiszwili powiedziała, że nie złoży swojego urzędu dopóty, dopóki nie zostaną powtórzone, powtórzone wybory parlamentarne. No, zadeklarowała, że nie odejdzie ze stanowiska, nawet jeśli, jeśli obecny parlamentarny parlament wybierze jej następcę. To oczywiście też warto zauważyć, że wynik wyborów październikowych był kwestionowany i przez Stany Zjednoczone i przez sojuszników Stanów Zjednoczonych. Zupełnie kuriozalne moim zdaniem oświadczenie wydał polski MSZ, który krytykował Gruzję, który właściwie no, MSZ Polski mieszał się w wewnętrzne sprawy Gruzji, mimo że nie było żadnych twardych Dowodów. Nie było po prostu żadnych dowodów na to, że wybory parlamentarne zostały sfałszowane. To, że dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości w wyborach, no to na każdym, na całym świecie, w każdym państwie, gdzie przeprowadzane są wybory w systemie demokratycznym, dochodzi do różnego rodzaju. Nieprawidłowości, no ale już twierdzić, że wybory zostały sfałszowane, no trzeba mieć naprawdę twarde dowody, a takich dowodów po prostu nie ma. W związku z tym, w związku z tym też trzeba jasno, jasno powiedzieć, że premier Gruzji, Irakli Kobachidze, no, wyraźnie oświadczył, że w jego kraju żadnych ponownych wyborów parlamentarnych nie będzie. 14 grudnia bieżącego roku prezydenta Gruzji ma po raz pierwszy wybrać specjalne kolegium. No i także, jako że większość z nim w nim ma rządząca partia, czyli właśnie gruzińskie marzenie, wszystko wygląda na to, że 29 grudnia odbędzie się inauguracja nowego szefa państwa, nowej, nowej głowy państwa i zostanie nim Michał kawelaszwili, czyli były piłkarz i kandydat właśnie gruzińskiego marzenia. Ale oczywiście to wcale nie musi się tak nie musi odbyć się w taki sposób bardzo pokojowy. Pytanie, czy dojdzie? do w ogóle do wyboru i czy dojdzie do inauguracji zaprzysiężenia czy nie nastąpi eskalacja patrząc na wszystkie te doniesienia także na te obrazki które obserwujemy w mediach społecznościowych ze starć na ulicach widać że są one dobrze przygotowane widać uprzednio przygotowane maski przeciwgazowe hurtowo wydawane demonstrantom widać zorganizowanie jeżeli chodzi o walki uliczne jeżeli chodzi o improwizowaną broń która tak naprawdę jest Przygotowywana wcześniej. No, widać tutaj całą technologię polityczną kolorowych rewolucji. Właściwie to się wszystko powtarza od czasu, od czasu, właśnie publikacji Gina Sharpa, przez szkolenie takich organizacji jak Odpor, Pora i wiele innych. Widać, że te same mechanizmy są, są realizowane. Również przecież fundacje, których sponsorem był George Soros, finans, no, finansowały i organizowały takie szkolenia, między innymi w Budapeszcie. you <laughs> Właśnie takich demonstrantów, którzy mieli w różnego rodzaju demonstracjach, w cudzysłowie demokratycznych, uczestniczyć, to jako żywo to rzeczywiście przypomina. W związku z tym należy się tutaj, moim zdaniem, spodziewać zaostrzenia tej, tej sytuacji w Gruzji. Niewątpliwie powtarzają się pewne mechanizmy, które były obserwowane w 2013 roku na Ukrainie, i moim zdaniem ta decyzja Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu porozumienia, Strategicznego z Gruzją jest tutaj niezwykle istotna. Widać, że kto ma po prostu interes geopolityczny w tej destabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym. Dziękuję Państwu za uwagę.